Witam wszystkich w kolejnym krótkim poradniku, w którym dokończymy model pancerza z poprzedniego poradnika. Jeśli ktoś tego poradnika nie oglądał, to możecie tutaj wejść w odnośnik, macie link, a póki co to zaczynajmy. Teraz, że przyjmujemy nasz pancerz i tar. No widzisz, już mi lepiej. Nie wiem, czy można być tego pewny. Jak widzimy, po nałożeniu... To było oczywiste od dawna. Nasz pancerz... Słyszę o tym po raz pierwszy. Zmienił kolor. Jednak... Minos oświeca wszystkich tych, którzy widzą i w ekwipunku, i po wyrzuceniu jest czerwony. Bo jak pamiętacie, w tym pliku były dwie linijki. Jedna linijka miała rozszerzenie ASC, druga 3DS. Właśnie ta linijka 3DS odpowiada za model zbroi, która nie jest nałożona. Nie możecie na to patrzeć tak, że to co nakładacie, to rzucacie na ziemię, to jest to samo. Nie. Są dwa pliki zbroi. Jeden model, który nosicie i drugi, który jest wyrzucony. Teraz, jak zrobić, żeby właśnie model po wyrzuceniu się zmienił. Teraz, model, który zrobimy, tego naszego pancerza, który będziemy wyrzucać, w ogóle nie musi przypominać tego pancerza, który jest nałożony, więc żeby było śmiesznie, to zróbmy nowy model pancerza, który będziemy wyrzucać. Żeby zrobić taki model, potrzebny jest tego program 3D. No ja standardowo będę korzystał z G-Maxa. Jeśli chcecie, możecie korzystać z jakiegokolwiek innego programu 3D. Tylko ten program musi mieć zainstalowany dodatek Kerrax. O tym mówiłem w moim poprzednim poradniku, bla bla bla. Chcecie, zobaczcie. Także wchodzimy do naszego programu 3D z dodatkiem Kerrax. I zróbmy jakiś cokolwiek box, jakiekolwiek wymiary. Jeszcze musimy dać mu teksturę, czyli wchodzimy do GIMPa, tworzymy nowy obraz. Tak, tekstury w Gothicu, tekstury ogólnie muszą mieć format kwadratowy, a nie prostokątny. I 512 na 512 to jest wymiar standardowy dla zbroi w Gothicu, czyli 512 na 512. Weźmy jakiś gradient, dajmy żółty i zielony. Może być. Eksportujemy ten plik do naszego folderu z teksturami w Gothicu, czyli nasz folder z Gothiciem, work, data i textures. Nazwijmy go jakkolwiek, na przykład guitar, jakkolwiek www. Eksportuj. To też możemy zamknąć. Teraz tak, najprościej będzie po prostu wziąć. Wejdź do tego naszego folderu z teksturami i po prostu przeciągnąć ten plik, który zrobiliśmy, na nasz box. Dzięki temu od razu się nałoży tekstura. Dobrze jest. No i teraz możemy ten plik już wyeksportować, czyli młoteczek, eksport 3ds. Oczywiście pliki eksportujemy do folderu Gothica, work, data, meshes. Nazwijmy tak samo go jak tekstura i tar rrr. Zapisz. Ten drugi możemy już zamknąć. Teraz musimy wejść do notatnika. I teraz właśnie musimy w naszym pliku zmienić tą linijkę na taką nazwę, jak był nasz plik 3ds, czyli itar.rr. Zapisujemy to. No i teraz wchodzimy do Gothic Startera i możemy zobaczyć nasze zmiany. Jak mówiłem, nie udało mi się odzyskać wszystkich plików. Udało mi się odzyskać kilka screenshotów, więc mam nadzieję, że to wystarczy jako prezentacja tego efektu. Tak więc musimy oczywiście wejść do Gothica i przyzwać naszą zbroję konsolą, czyli standardowo ITAR KDFA. Jak widzimy teraz ten model jest zmieniony, to jest ten model nasz zaprojektowany, to nie jest już jak wcześniej szata maga ognia. Widzimy też, że w ekwipunku on wygląda tak jak nasz model, ale po nałożeniu widzimy, że to nie jest jakiś kwadrat, tylko zbroja, którą wcześniej zrobiliśmy. Więc tak to działa. Ten trik nawet wykorzystali twórcy gry. Jak wiecie, zbroja poszukiwacza nie jest normalnie dostępna w grze, dlatego twórcy sobie trochę ułatwili życie i dlatego po wyrzuceniu tej zbroi na ziemię widzimy zbroję Xardasa. To by było na tyle, a w kolejnym odcinku pokażę wam, jak zrobić pancerz zupełnie od zera. Oczywiście dla Gotika pokażę, jak zrobić pancerz, połączyć go ze szkieletem i wsadzić do gry. To by było na tyle. Oczywiście, jeśli chcesz być na bieżąco z poradnikami, to daj suba. Jeśli podoba ci się film, to daj lajka. I oczywiście, jak interesuje was coś więcej, to macie odnośniki albo na ekranie, albo w opisie. Wiecie, o co chodzi. Trzymajcie się. Na razie.